Witam Państwa, jeśli stęskniliście się za Polską Ligą, a może bardziej za polską reprezentacją, to dziś będzie 2 w 1. Zapraszam na pierwszy tegoroczny mecz biało-czerwonych, a reprezentacja złożona jest z piłkarzy występujących w naszej ekstraklasie, ponieważ nie jest to termin fifowski. Stadio Ciudad de Malaga, no oczywiście tylko garstka ludzi, mostry porywający wiatr wiejący tutaj od morza i spotkanie, w którym zobaczymy aż 6 graczy, którzy wyszli w podstawowej 11 w wygranym meczu z Macedonią, tym grudniowym, w którym naprawdę graliśmy okresami bardzo porywająco, skutecznie wygrywając z rywalem 4-1. Waldemar Fornalik dziś do gry desygnował w bramce Jakuba Słowika, debiutuje w naszej reprezentacji, ale skoro w poprzednim meczu grał Skorupski, dziś namawiany przez Andrzeja Dawidziuka, trener Fornalik daje szansę innemu z graczy. Oczywiście wszyscy ci, którzy są, może z pewnymi wyjątkami, to przyszłość naszej reprezentacji, to bezpośrednie zaplecze. Choć są oczywiście ci, którzy już stanowią o sile pierwszej reprezentacji, jak choćby grający dziś z lewej strony Jakub Wawrzyniak z numerem 14. Dalej obok niego zobaczymy w środku Artura Jędrzejczyka, a z numerem 4 Piotra Celebana, który przyjechał i zwolnił go jego klub rumuński Vaslui, który im występuje. Natomiast po prawej stronie zobaczymy tego, który również grał w spotkaniu z tym z Macedonią w Turcji, czyli Brozia. Drugą linię tworzą z numerem 13 od prawej Szołek, 15 zagra Daniel Łukasik, z numerem 26 Przemysław Kazimierczak i z lewej strony 19 Sobota. Przed nimi nieco wysunięty Szymon Pawłowski z numerem 18 i z numerem 6 Teodorczyk. Trójka sędziów z Hiszpanii pod wodzą głównego Pedro Jesusa Pereza Montero wyprowadza obie reprezentacje. Nasz rywal to najczęstszy rywal biało-czerwonych w historii. Z reprezentacją Rumunii 34 razy graliśmy. Bilans niestety bardzo niekorzystny. 4 zwycięstwa, 15 remisów, 14 porażek, 4 zwycięstwa biało-czerwonych w bramkach 47-54. A więc jest okazja na to, żeby nieco ten bilans poprawić. Ostatnia wygrana w 89 roku w Warszawie, kiedy to wygraliśmy 2-1. Nasi rywale w większości, podobnie jak i nasz zespół oparty na graczach ligowych, z wyjątkiem 2 klubów z Tiały, a także tylko jednego zwolnił Klusz. 2 kluby przygotowują się do występu w Lidze Europy. Obie reprezentacje już na boisku. My zagramy w jednolitych białych strojach, w swoich tradycyjnych barwach narodowych, reprezentacja Rumunii i za chwileczkę hymny obu państw. Co warte podkreślenia, jest to 100. mecz Polaków na terenie neutralnym. Tutaj mamy korzystny bilans, 56 zwycięstw, 23 remisy, 20 porażek. No i w lutym w 53 meczach wygraliśmy 26 razy, grając w lutym nie przegraliśmy ostatnich 10 spotkań. Grupa kibiców z Polski wspierająca brawami i hymn Rumunii. Przywitanie obu drużyn. Z Rumunią debiutowało paru selekcjonerów. Ostatnim, który debiutował w tej roli, był Franciszek Smuda w spotkaniu w Warszawie 14 listopada 2009 roku. Przegraliśmy wtedy 0-1. Nie powiodło również się w debiucie Ryszardowi Kuleszy. W 78 roku przegraliśmy 0-1. Natomiast Antoni Piechniczek 21 marca, kiedy grał w Bukareszcie z Rumunią, przegrał 0-1, a więc 3 selekcjonerów z Rumunią debiutowało, nikt z nich
nie poprowadził reprezentacji Polski do zwycięstwa, no ale dziś to nie jest debiut Waldemara Fornalika. Jak pamiętamy, debiutował nie tak dawno w spotkaniu z Estonią, ale też nie udało się wygrać. Ważne, że potem dużo lepiej reprezentacja, już ta pierwsza, spisywała się pod jego wodzą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Rosła nam, można powiedzieć, z meczu na mecz, po remisie z Czarnogórą. Wygrane spotkanie z Mołdawią, no i remis z reprezentacją Anglii po tym przekładanym meczu po ulewie deszczu i kłopotami z murawą i z dachem. Polacy, jak mówiłem, na jednolitych białych strojach, no, mieli tutaj okres, oto skład reprezentacji Polski. Przypomnę jeszcze raz ustawienie: w bramce Słowik z numerem 12, od lewej strony w obronie jest 14 Wawrzyniak, 5 Jędrzejczyk, 4 Celeban, 3 Broś. Druga linia od lewej strony, 19 Sobota, 26 Kaźmierczak, 15 Łukasik, 13 Wszołek. Przed nimi z 18 Pawłowski i 6 Teodorczyk, dwóch debiutantów Słowik i Teodorczyk, choć Teodorczyk pojawiał się na zgrupowaniach. Zaś nasz rywal Rumunii w bramce Lung z numerem 1, po prawej stronie 17 Macet, z 21 Grigore, dalej z numerem 6 Geman, z numerem 3 Vlad. W drugiej linii od prawej strony z 11 Kicu, z 13 Miagu, z 16 Nistor i z 14 Stańciu. Przed nimi wysunięty Grozaw i najbardziej wysunięty do przodu Aleksę z numerem 9. Kilku graczy już z doświadczeniem rozpoczęli, jak między innymi najstarszy w tym towarzystwie grający w drużynie na pozycji środkowego stopera z numerem 21 Grigore, ale także Grozaw, który ma najwięcej bramek z tych, którzy grają. 3 gole, w tym ten ważny, zdobyty w spotkaniu eliminacji Mistrzostw Świata z Turcją na wyjeździe. Przegrali Rumunii u siebie z reprezentacją Holandii. Do tego meczu, a także do spotkania z Węgrami się szykują. Ich pierwsza akcja pod nasze pole karne i udana, ważna, pierwsza interwencja Jakuba Słowika, gracza Jagiellonii, który zagrał w tym sezonie 10 spotkań, znakomite spotkanie przeciwko Legii, bardzo odporny psychicznie, wtedy tuż przed meczem dowiedział się o śmierci swojej babci, ale zdecydował się na grę, dedykując jej swoją znakomitą postawę. Andrzej Dawidziuk, który, no, można powiedzieć, wychowywał go w Szamotułach, kiedy zgłosił się do niego pierwszy raz, tymczasem dobra, spokojna interwencja Jędrzejczyka. Mówił: jesteś za mały, przejechał 500 km gdzieś z Sącza, ale później ambitnie przyjechał drugi raz, nieco podrósł, no i już został. Ja teraz debiutuję w biało-czerwonych barwach. Wrócił również do reprezentacji Celeban. On właśnie w tej chwili przy piłce. No, dał mu szansę, kiedy wczorajszy trening obserwowałem, kiedy właśnie podszedł do trójki naszych stoperów, do Jędrzejczyka, Celebana, a także Jodłowca, Waldemar Fornali. Później zapytałem, o czym rozmawiali. Powiedział: no, musiałem im zakomunikować, kto wyjdzie w pierwszej jedenastce. Jodłowca znam, sprawdziłem, choćby w poprzednim grudniowym meczu. Nie po to ściągałem Celebana, nie po to Rumuni wydali mu zgodę, żeby przyjechał, żebym dzisiaj nie oglądał go w grze. Tymczasem Rumuni. I teraz popatrzmy. Dobre wejście Kaźmierczaka, który nie pozwala tutaj Rumunom dograć do wysuniętego Aleksę. Prawą stroną przedziera się Kicu. Już z numerem 13 Miagu. I kolejny raz udanie nasi obrońcy. Kaźmierczak. Myślę, że nie zdążył do tej piłki grający z numerem 17 obrońca Macek. Liczę na ambitną grę, zaangażowaną, podobno do tej, co w grudniu. Mówił przed tym spotkaniem Waldemar Fornali: choć mam świadomość, że są na innym etapie piłkarze. Wtedy byli po sezonie jeszcze z dużą, choć zmęczeni, no, z dużą szybkością, z dobrą techniką. Teraz, kiedy jest obóz przygotowawczy, kiedy dziennie niektórzy mieli po 2-3 treningi, tutaj trzeba dodać trochę świeżości. Tymczasem dobra pierwsza akcja, Sobota w pole karne Polaków. Był tam Wszołek, ale nie doszło do niego podanie. Jest za to Vlad. Rozpoczynają Rumunii lewą stroną. Dobrze kryje tam z prawej strony Daniel Łukasik, nie pozwalając na rozpoczęcie akcji przez Rumunów. Przechwycony przez Polaków. Konkretnie przez Grozia. Pawłowski w środku. No, mówiło się o przejściu. Sam Pawłowski mówił o tym, że chce podnieść nieco poprzeczkę i rozwijać się gdzieś w zagranicznym klubie. Było zainteresowanie ze strony klubów z Bundesligi, ale zdecydował się zostać, podobnie jak Zając, gracz Śląska Wrocław. Tam był kierunek wschodni. Obaj pozostali, obu będziemy oglądali podczas spotkań Ekstraklasy Rumunii. Ten najbardziej
doświadczony z 10 meczami w reprezentacji Geman do Grigore, z kolei najstarszego, 26-letniego. Rozpoczyna Stanciu, debiutant, 19-latek, 3 debiutantów w kadrze trenera Wiktora Picurkę. I teraz muszą nasi uważać, ale dobrze. Doświadczony Kuba Wawrzyniak przejął piłkę do klubowego partnera Jędrzejczyka. Ten do Brozia, już pokazuje się strzałek, ale niedokładnie zagrał nasz prawy obrońca i przejmuje Grozow. Picu. I pierwszy rzut rożny dla naszych rywali. Widać, że obie reprezentacje grają, no niejako można powiedzieć, pierwszy raz w tym zestawieniu, choć 6 zawodników, wspominałem o tym, naszej reprezentacji grało podczas spotkania w Macedonii w podstawowym składzie. Pierwsze dośrodkowanie z takim krótkim rozegraniem rzutu rożnego i teraz spokojne wybicie przez Polaków. Wraca Jagu. Ponownie on. Dwójkowa akcja. Dogranie do Kicu. Niagu. Był tam dobrze ustawiony Alekse, no ale wybijają nasi niezbyt dokładnie. Walczy teraz o przechwycenie tej piłki. Przemysław Kaźmierczak, ale zdołali Rumuni dośrodkować. Sądziłem, że nie zdołają opanować piłki i trzymać w boisku. Tak też się stało i rozpoczynamy od rzutu za łuk. Przypominam Państwu, że tradycyjnie wybieramy najlepszego gracza w polskiej drużynie, gracza meczu. Szczegóły na stronie TVP Sport. Oczywiście konkurs z nagrodami. Na razie to trudno kogoś tutaj wyróżnić, wskazać, ale myślę, że w miarę upływu czasu będziecie Państwo mogli dostrzec, kto najlepiej wpisuje się dziś w naszej reprezentacji. Ruszył strzałek. Ale spokojna interwencja Silvio Lungu, bramkarza drużyny Rumunii, który pięknie kontynuuje tradycje rodzinne. Jego starszy brat Tiber był też bramkarzem, ale co ważniejsze, przy jego nazwisku w protokole wpisane jest junior, ponieważ identyczne imię, identyczne nazwisko nosił oczywiście ojciec, była gwiazda Steaua Bukareszt, który grał w finale w 1989 roku, kiedy z Milanem przegrali 0-1. W obu tych spotkaniach występował obecny trener reprezentacji Rumunii. Szczególnie pamiętny dla niego jest sukces ze Steaua w 1986 roku, kiedy wygrali z reprezentacją, z drużyną Barcelony. I na spalonym był Aleksy. No, Celeban ma tę przewagę nad pozostałymi kolegami z naszej reprezentacji, że zna doskonale graczy Rumunii. Już spędził całą rundę jesienną grając w zespole Vaslui. 15 ligowych spotkań z 4 bramkami. Jest zresztą jego partner na boisku Stańciu z tego samego klubu. Tymczasem prawą stroną przedziera się Grozow. Szuka tam miejsca do dośrodkowania. Niezbyt pozwolił mu na to Wawrzyniak. Jest tutaj Łukasik. Walczy o odzyskanie piłki wracający Pawłowski, ale był faulowany i rozpocznie polska reprezentacja od rzutu wolnego. Faulował Niagu. Teraz rozpoczęliśmy. Sobota zamienił się tutaj stronami z strzałkiem. Odegranie do Łukasika, ten do Celebana. Najbardziej doświadczony Jakub Wawrzyniak, który przecież był 2 razy w reprezentacji Polski w finałach Mistrzostw Europy, ale zagrał tylko w tych za kadencji Leo Benhakera w jednym spotkaniu. Nie dał mu szans gry Franciszek Smuda. Tymczasem Jędrzejczyk po stracie. Szansa Rumunów. Musimy wracać, co czynią nasi reprezentanci. Wraca tutaj Wszołek, włącza się prawą stroną, prawy obrońca Masek. Tymczasem rozgrywają środki, teraz w środku i teraz nie zorientował się Grozów po ładnym zagraniu partnera. Spokojnie Jakub Słowik, którego wygrał w Samotułach, gdy tam uczył się piłkarskiego rzemiosła, dostrzegł trener Probierz, ściągnął do Jagiellonii, której barwy reprezentuje. Dobre zagranie teraz na prawą stronę. Jest tam Sobota, walczący z Wladu. Powrót Stojciu
i zaczynają równi. I na razie mało składnych akcji w tym spotkaniu. Może teraz coś zdziałają Polacy. Kaźmierczak spokojnie z Łukasikiem. Wsiołek, Kaźmierczak na wolne pole. Jest tutaj dobrze ustawiony Pawłowski, jest okazja. W środku Teodorczyk, Wsiołek z daleka, Wsiołek, ale wprost bramkarza Sylwii Ljungu. To jego trzeci mecz. Mowa o bramkarzu Rumunii w reprezentacji, ale zagrał już w dwóch poprzednich spotkaniach, debiutował z Hondurasem w pierwszej reprezentacji. No i to jest oczywiście przyszłość rumuńskiej piłki. W dodatku, jak ma w genach, ma tak dobre geny jak ojciec i brat, na pewno przed nim spora perspektywa. Tymczasem Celeman. No nie po to go ściągałem, mówił Waldemar Fornali przed tym spotkaniem, żeby nie grał w dzisiejszym meczu. Jedłowca znam, wiem co potrafi, wiem jak gra, a tutaj przecież szukam ewentualnych następców do środka, do narodowej reprezentacji. To też może zdarzyć się tak jak z Jakubem Błaszczykowskim, kiedy był uraz, kontuzja, kiedy zadebiutował najpierw w towarzyskim meczu z RPA Wsiołek, a potem pojawił się w spotkaniu za nim. Celeban. Zaczynał jako judoka, to tradycja rodzinna, ojciec tego czasu medalista Polski. Dobrze, bardzo dobrze teraz Łukasik, Sobotan, dobre przyjęcie Polacy, teraz już składniej, dokładniej do Wsiołka. Ten jest niepilnowany, ma troszkę miejsca na to, żeby dośrodkować, od jest klubowy partner Teodorczyk. Wsiołek ładnie tam pokręcił, ach, troszkę za głębokie dośrodkowanie, ale utrzymują się przy piłce. Pawłowski. Pawłowski, próba indywidualnego przejścia, ale powstrzymał go wiatr. Nistor. Lewą stroną Stojciu. Czeka z przodu Aleksę. Czekał, żeby nie spalić obok Jędrzejczyk. Ten z kolei czekał na partnerów. No, na nasze szczęście pośliznął się tutaj wchodzący w pole karne Kicu. I teraz Kuba Wawrzyn. Strzelił swoją pierwszą bramkę w meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Mołdawią. W biało-czerwonych barwach. To był również jednego gola w meczu ligowym, kiedy to po raz setny grał mecz w koszulce Legii. To było w spotkaniu z Lechem. Tymczasem Polacy. Kaźmierczak. Wawrzyniak. To oczywiście nie jest stadion Narosa Legii, na którym swoje mecze w Champions League rozgrywa m.in. Malaga. No ale podobno drogi jest, jeśli chodzi o wynajęcie, stąd dziś spotkanie na stadionie lekkoatletycznym. No to boisko jest boiskiem treningowym zespołu Malagi. No i spokojnie rozpoczyna Geman. Geman, Grigore. Nistor w Stańciu. Wycofał się Aleksę. Dobre przechwycenie przez Brozia. Niedokładnie do Pawłowskiego, ale teraz będzie okazja. Teodorczyk, Teodorczyk. Utrzymujemy się przy piłce na wysokości pola karnego. Dobra akcja polskiej drużyny, szybka, zdecydowana, choć teraz zabrakło dokładności dwójkowej akcji kolegów z Polonii. No pewnie niezbyt długo kolegów, bo wiadomo, że od przyszłego sezonu Teodorczyk przenosi się do Lecha, a tymczasem w kontrataku drużyna Rumunii. Asekuruje tutaj lewą stronę dobrze Łukasik. Nistor. I spokojnie Jakub Złotnik. Ważny mecz, ważny sprawdzian to oczywiście przyszłość naszej reprezentacji, tej pierwszej. Wiadomo, że został powołany oprócz Tytonia i Wojtka Szczęsnego, którzy ostatnio byli podstawowymi bramkarzami w drużynie biało-czerwonych, Boruc. Świetna forma Grze Świętych, niedawno w Pucharze, kapitalne interwencje przeciwko United, choć w przegranym spotkaniu. No i rozpoczną Polacy od rzutu z autu. Sobota. Broś. Sobota. Niedokładnie do Pawłowskiego. Próbuje przejąć piłkę Łukasik, ale nie udało się. Nistor. Wracają nasi
blisko siebie poszczególne formacje. Musimy tutaj uważać, bo jest Grozow. Szołek, Teodorczyk. Dobrze, z pierwszej piłki Łukasik na wolne pole. Ruszył Teodorczyk, Szołek już jest w środku. Będzie okazja przed polem karnym. Pawłowski, Teodorczyk. Chyba troszkę zbyt długo czekał, chociaż teraz dograł do Pawłowskiego. Pawłowski szuka tam miejsca, dodaje strzał, gol! Brawo! Pierwsza bramka biało-czerwonych po ładnej, można powiedzieć, takiej trójkowej akcji. Szołek poszedł do środka, Teodorczyk czekał. No i Pawłowski strzela swoją drugą bramkę w reprezentacji. Podobnie zaczyna się to jak w spotkaniu choćby z Macedonią. Myślę o strzelanie bramek, tam drugą strzelił prawie Pawłowski. Ale no, prowadzimy z Rumunami 1-0. Odnotujmy, to jest 15 minuta. Jeszcze raz cała ta sytuacja. Wydawało się, że nie opanuje, opanował i mimo bezradnego Lunga Szymon Pawłowski lokuje piłkę w siatce. Dużą rolę odegrał też Paweł Szołek w całej tej akcji. Tutaj gratulacje od Przemka Kaźmierczaka, ponieważ poszedł, ściągnął obrońców, zrobił miejsce. No i teraz Aleksy. Brawo dla Celebana. Faulowany i zaczniemy od rzutu wolnego. Sporo tutaj było zamieszania przed samym spotkaniem, kiedy przyjechaliśmy z ekipą telewizyjną. Robiono próby hymnów, no i słyszeliśmy hymn wprawdzie zbliżony do biało-czerwonego, bo był hymn Jugosławii dopiero po naszej interwencji, a w zasadzie po pójściu do naszego kierownika ekipy Mieszka Ignaczaka dostaliśmy, Ignasiewicza, przepraszam, dostaliśmy płytę, którą przekazaliśmy tutaj organizatorom, stąd mogliśmy wysłuchać we właściwym tempie Mazurka Dąbrowskiego i Mazurka Dąbrowskiego. Tymczasem Rumunii. Geman. Grigore. Gracz Dinama Bukareszt, który już rozegrał blisko 70 spotkań. Dobrze Macel. Gracz wicelidera Astry po przejęciu Szołka. Czeka na partnerów. Szorek w pole karne. Troszkę zabrakło tam dokładności w dograniu Teodorczyk, ale utrzymujemy się przy piłce. Pawłowski zabrał mu jednak piłkę Nistor. I Rumunii. Już jest ustawiony Aleksę. Obok walczący z nim Celeban. Myślę, że ta znajomość gry, występu przeciwko temu piłkarzowi, no, ma tutaj również swoje znaczenie. Faulował zdaniem hiszpańskiego arbitra Przemek Kaźmierczak. I zacznie Nistor. Najbardziej ostatnio widoczny, pracujący, ale wędrujący po prostu, trując indywidualnie za napastnikiem Aleksę, jest Celeban. Rumunii, Geman z Grigore. To już Nistor. Czeka Niagu, do niego piłka. Ten na wolne pole do Kiczu wchodzącego prawą stroną. Będzie okazja. No i mieliśmy sporo szczęścia, bo nie było, jak Państwo widzieli, w bramce Piotra Jakuba Słowika, natomiast niedokładnie uderzył rumuński napastnik Kicu, na zasadzie taki fałszywy skrzydłowy, który minął tutaj, chciał wyjść Jakub Słowik, zorientował się, że to już jest praktycznie rzecz biorąc blisko linii kończącej pole karne, w związku z tym zawahał się z interwencją, no ale jak widzieliśmy, mieliśmy tutaj sporo szczęścia. Nie może odżałować Kicu, który debiutuje w reprezentacji, tego, że nie strzelił swojej debiutanckiej bramki. Nadszedł z nim piłkarz Witor Ulu, który w lidze poprzednim, znaczy w jesiennej rundzie zdobył 3 bramki. Polacy, Słowik. Jędrzejczyk. Sobota. Dobrze, będzie okazja. Teodorczyk, okazja. Teodorczyk, ach, było! Było naprawdę blisko, żeby prowadzić w tym spotkaniu 2-0. Ładna akcja prawą stroną Polaków. Szybkie rozpoczęcie, dogranie do Soboty, ten do Teodorczyka, jak widzieliśmy. No i mogliśmy w tym meczu prowadzić 2-0. Taka szybka odpowiedź, podobnie niecelnie, jak widzieliśmy to w wykonaniu Kicu.
Lung. Powalczył, no, wyróżniającym się wzrostem w naszej reprezentacji Kaźmierczak. Teraz widać, że reprezentacji Rumunii też brak zgrania. Niagu atakowany przez dwójkę Wszołek, Łukasik. Udało się dograć jednak do Macela, ten do środka, do Nistora. Już jest Grozaw, a także Alekse. Udało się Rumunom utrzymać piłkę, jednak nie. Jest na spalonym Alekse. To nam się ostatnio wiodło, kiedy graliśmy spotkania. Właśnie w tym miesiącu nie przegraliśmy w ostatnich 10 meczach, a jedyny mecz w 21 wieku, jaki przegraliśmy, to było spotkanie z Białorusią, przegrane przez Polaków 1-3. Spokojnie Celeban z Jędrzejczykiem. Sobota. Ale nie utrzymaliśmy piłki w boisku i zacznie Vlad. Jeden z tej trójki debiutantów, Nistar. Geman. I Grigore. To Geman. Postawił jednak na stoperów mających może niezbyt duże, ale doświadczenie w reprezentacji Rumunii. I teraz Jakub Wawrzyniak ładnie wyłuskał tę piłkę. Rozpoczynają Polacy. Bardzo spokojnie do Celebana. Ten do niepilnowanego Brozia. Już pokazuje się Sobota, żeby był jakiś wybór. Jest również Łukasik. Zaczynamy grać z pierwszej piłki. Dokładniej Kaźmierczak, Sobota. Ładne wejście w środek boiska. Jest tutaj z lewej strony Paweł Wszołek. Pokazuje, że jest na wolnej pozycji. Sobota chyba niepotrzebnie za długo dryblował, można było rozegrać, byli partnerzy, powalczył teraz Łukasik tutaj skutecznie, ale delikatnie faulował rumuńskiego gracza i nasz rywal od rzutu wolnego. Świetne warunki do treningu, oczywiście piękne słońce, tak jak mówiłem, starał się te treningi zróżnicować Waldemar Fornalik, ale nie było tutaj dużych obciążeń. Te były podczas i będą jeszcze podczas przygotowań do sezonów zawodników, którzy zostali wyrwani niejako z klubów i do nich po tym meczu wracają. Choć dziś w tym spotkaniu walka szczególnie warto obserwować graczy drugiej linii. Nie będzie na spotkaniu z Ukrainą Polańskiego. Warto mieć dublerów. 6 graczy z tego spotkania zabierze na spotkanie z Irlandią, tam gdzie już będziemy w pierwszym składzie Waldemar Fornalik. I rozpocznie słowo. Celeban, Jędrzejczyk, którego widzieliśmy w spotkaniu tym wygranym grudniowym w Turcji z Macedonią. A co ciekawe, myślę, że część kibiców pamięta, debiutował z Ekwadorem w spotkaniu, które rozgrywaliśmy pod wodzą Franciszka Smudy w Montrealu w Kanadzie. Rumun. Oczywiście takie mecze mają inną temperaturę. Choć mobilizacja obu zespołach tutaj przed spotkaniem była widoczna. Wspólnie się mobilizowali do wystąpienia w tym meczu. Wawrzyniak. Dobrze rzucił Macel. Utrzymują się Rumunii przy piłce. Kicu. Kicu szukał tam już Alekse. Nie ma gwizdka sędziego. Polacy, szansa na wyjście z kontratakiem. Rusza szybko Sobota. Ma z lewej strony tutaj Teodorczyka. Wybrał jednak inaczej. Jest tam Szymon Pawłowski. Zagranie do Wszołka. Dobre przyjęcie Wszołek. Podanie do Teodorczyka. Szansa Teodorczyk. Tak, tak, tak. No to jest ładna polska akcja zakończona piękną bramką. Mamy dokładnie 24 minutę i prowadzimy z Rumunami 2-0. Po bardzo ładnej akcji polskiej drużyny mówiłem, że jest szansa na kontratak. Można powiedzieć, że przygotowany, przeprowadzony wzorcowo. Jeszcze raz cała sytuacja.
Bardzo przytomnie Wszołek, co znaczy jednak gdzieś zgranie, jeśli występuje się na co dzień w jednym klubie i znakomicie. Teodorczyk, duże brawa dla Łukasza Teodorczyka. Wrócił szybko do pełni sił, no i dzisiaj w swoim debiucie, chociaż był już trzykrotnie na zgrupowaniach kadry. Proszę, jaka radość z tej bramki. No, będą Państwo mieli dylemat, ale czasu jeszcze sporo w wyborze najlepszego piłkarza polskiej reprezentacji. Przypominam szczegóły na stronie tvpsport.pl. No, a pod koniec meczu powiemy, jaki jest Państwa werdykt. Jędrzejczyk grywa na tej pozycji w Legii, chociaż grywa i na bocznej obronie. Wszołek. Teodorczyk, strzelec bramki sprzed kilku sekund dla reprezentacji Polski. Łukasik sporo widzi. Młodzian z Akademii Legii, który tutaj dobrze teraz rozpoczął tę akcję. Kolejna szansa, ależ teraz niewiele brakowało, byśmy podwyższyli w tym spotkaniu po raz drugi bliski pokonania Lunga był Szymon Pawłowski. Jeszcze okazja, ale nie sięgnął Teodorczyk. Ale myślę, że pochwały należą się za tę akcję drużyny, która tutaj gra w szybkim tempie, przeprowadziła kilka groźnych akcji, a co ważne, dwukrotnie pokonała bramkarza Rumunów za sprawą Pawłowskiego, a także Teodorczyk. Oto młody, 23-letni Silviu Lung. Oczywiście przypomina się występ, czy przypominało się występ jego ojca z 89 roku, ale tym, który przeszedł do legendy za swoją postawę w bramce, jeśli chodzi o Puchar Klubowych Mistrzów Europy. Pamiętam, komentowałem to spotkanie, to był oczywiście dekadą nam. No, w tamtym meczu, a także w meczu w 89 roku grał obecny trener reprezentacji Rumunii. Zresztą trener Piturkę prowadzi Rumunów po raz trzeci jako selekcjoner. Nie udało się awansować do Mistrzostw Świata. Awansował za to dwukrotnie do Mistrzostw Europy. Raz tylko prowadził w finałach, bo jego niedawni koledzy starsi zbuntowali się w 2000 roku i on już nie prowadził w samych finałach. Natomiast kiedy awansowali po raz kolejny w 2008, to wtedy nie wyszli z grupy. Teraz dano mu szansę po raz trzeci. Jak mówiłem, przed nimi bardzo ważne spotkanie, oczywiście w pierwszym składzie z drużyną Węgier, która jest na drugim miejscu. Wyjazdowe spotkanie z Holendrami. A w dodatku dwa zespoły, a więc Stiała i Cluj, szykują się do meczu odpowiednio z Ajaxem i z Interem w 1/8 Ligi Europejskiej. A tymczasem akcja Polaków, strzelał wysokość pola karnego. Rozejrzał się, popatrzył, dograł na lewą stronę. Kuba Wawrzyniak do środka. Odbita piłka. Ich teraz Zając. A, Sobota, przepraszam, niewiele brakowało. I mamy bramka, a więc Teodorczyk na 3-0. No, brawo, brawo Polacy. Kolejny raz mówiłem o tym, że dobrze tutaj dograł Jakub Wawrzyniak do niego wcześniej. Wszołek, tutaj Sobota, odbita piłka od poprzeczki i przytomność umysłu Teodorczyka. Bez szans. Przyjemność popatrzenia na grę. Odbita piłka od Masela, obrońcy. Ładnie złożył się tutaj Sobota. Nie miał szans bramkarz Ljung. No i ubiegł tutaj Szymona Pawłowskiego. Właśnie ten, którego Państwo oglądają. Łukasz Teodorczyk, drugi gol w debiucie. Czekał na ten debiut, mówiłem, że był powoływany. No a dzisiaj dostał swoją szansę. No ale takie mecze są potrzebne. Takie mecze dają odpowiedź, na kogo warto liczyć, na kogo warto stawiać. Teodorczyk przecież grywał w reprezentacji do lat 23 i to też z powodzeniem. 3 mecze, 2 bramki. Tymczasem rozpoczyna Sobota. Celeban. No jest problem pierwszej reprezentacji. Wprawdzie mamy Perkiza, mamy Glika, ale nie gra ostatnio Wasilewski. Trzeba szukać tutaj do środka ludzi, między innymi myślę, że po to został powołany tutaj Celeban.
Nie dostaje dzisiaj szansy gry od pierwszych minut. Broś w ładnej ofensywnej akcji, faulowany. Broś w 15 meczach na jesieni 4 bramki strzelił. Zaczynał swego czasu w Giżycku. Ma zresztą brata, który gra we Flocie. No i zobaczymy. To są momenty, na które trzeba długo pracować, a nie miał zbyt długo czasu Waldemar Fornalik, by przećwiczyć z naszymi reprezentantami, choć oczywiście były ćwiczone te elementy gry, które za moment będziemy mieli okazję prześledzić. Dośrodkowanie z rzutu wolnego, Rośli nasi są w polu karnym, jak to wyjdzie, wybijają Rumunii, już przy piłce jest Stanciu. Ale rozpoczniemy my od rzutu z aut. Już jest Broś. I po raz kolejny Polacy, i po raz kolejny Szymon Pawłowski, chociaż nie, zostawia teraz Broziowi. Myślę, że mogą być zadowoleni ci, którzy wybrali się, a są fani z Polski, którzy specjalnie przyjechali na to spotkanie, już szykują się na mecz w Irlandii. Tam ma być piękna oprawa tego meczu. Dowiedzieliśmy się, że Polacy przywiozą 4000 białych, czerwonych kartoników. No, sporo zresztą Polaków będzie na trybunach, ale to jest taki też gest Irlandczyków, którzy pamiętają polską gościnność. No i zapraszał już ambasador Irlandii na konferencji prasowej, która niedawno była, mówiąc, że są bilety, można kupować, czekamy na was, bądźcie, chcemy was ugościć, podobnie jak wyście nas miło gościli podczas tych spotkań, które rozgrywaliśmy w Euro 2012. Powalczył tutaj Kaźmierczak, ale bezskutecznie. Już Rumunii, jest Nistor, to już jest Niagu i spokojnie Słowik. Broś. 30 minut pierwszej połowy, w której to jesteśmy z tą, nie tylko to wynika z wyniku, ale z samej gry zdecydowanie lepszą. Więcej dokładnych akcji Polaków, więcej zrozumienia. Myślę, że tworzymy zespół, który ma sporo zrozumienia w poszczególnych akcjach. Jak mówiłem, 6 graczy z podstawowego składu, przecież Szołek też był w spotkaniu z Macedonią. Ale nie wyszedł w podstawowej 11. No nie ma Milika, ale nie mógł go powołać. Wiadomo, że bazował tutaj na graczach tylko z naszej ligi. Waldemar Fornalik, nie ma Piecha, który przeniósł się do Turcji, jak wiemy, jest klubowym kolegą Kamila. No i teraz popatrzmy. Rumunii. Głównie środkiem. Mało akcji oskrzydlających. Często wykorzystywanie dwóch środkowych, Grozawa i Alekse, nie zawsze znajdujących wspólny język. Alekse w reprezentacji Rumunii po raz 7, Grozaw po raz 9. O Grazowie mówiłem, że grywał w tej pierwszej reprezentacji, to z powodzeniem. Rumunii ruszyli do rozgrzewki. Tutaj było sporo dyskusji, ponieważ no, jeśli ma być to oficjalne spotkanie, to wolno przeprowadzić 6 zmian. Rumunii upierają się przy większej liczbie zmian. Waldemar Fornalik zrobił gest w stosunku do Rumunów. Powiedział, dobrze, ok, 8, ale Rumunii chcą przeprowadzić 11. No, to troszkę niepoważne, jeśli chodzi o spotkanie międzypaństwowe. Tymczasem Polacy, Pawłowski ładnie wchodził w pole karne. Pawłowski, znowu akcja Polaków, włożenie przed pole karne. Łukasik, jeszcze szansa! Jak ładnie, naprawdę! 4-0! No brawo, i robi to 20-latek, powiedziałbym, w brazylijskim czy w południowoamerykańskim stylu. Powalczył do samego końca, a to jak uderzył, to naprawdę przyjemność oglądania i muszę powiedzieć, że gra w PlayStation, rozmawialiśmy w czasie lotu, była to taka akcja, którą można by pokazywać właśnie w grach. Możemy popatrzeć, zawahanie tutaj przez sekundę Nistora, do końca walczył o tę piłkę, jeszcze był tutaj Sobota, ale ku zaskoczeniu wszystkich i Soboty, bo myślał, że może będzie mi go podawał, zdecydował się na takie niekonwencjonalne uderzenie, powiem, dawno nie widziałem takiej bramki. No daleko do gola Ibrahimowicza, ale jeśli chodzi o młodego Polaka, naprawdę duże słowa uznania. Damian Łukasik, no, 21 lat, 12 występów w Legii. Też rozmawiałem o tym, mówi, no czekałem na swoją szansę, nie zostawiałem poprzedniego trenera, mówi, zaufał mi,
Jan Urban i myślę, że odpłacam się swoją grą. Wiem, że jeszcze mam braki, wiem, że muszę tymczasem uważać. Grazow tutaj w polu karnym, że muszę sporo pracować, nie tylko na boisku, ale i poza nim, ponieważ mówi, no, wymaga się od nas, żeby to wszystko było gdzieś zrównoważone, jeśli chodzi o futbol, a także naszą naukę. Idzie przez Polaków Teodorczyk, atakowany przez Gemana. Ale faulował strzelec dwóch bramek dla reprezentacji Polski. I teraz ten, który ucieszył nas, no nie tak dawno. Łukasik po zagraniu przez wracającego, walczącego środkowego napastnika Aleksę. Rozpoczniemy z autu, co ciekawe Aleksę w swoim klubie w Dynamie Bukareszt jest najskuteczniejszym strzelcem w 17 ligowych występach, zdobył 7 bramek. Najwięcej wszystkich piłkarzy, Teodorczyk aż trójką tutaj próbowali, trójkę odebrać mu piłkę Rumunii. Udało się im o tyle, że wybił Teodorczyk poza linię boczną i rozpoczynają teraz Rumunii z własnej połowy. Już jest Stańczu, dobrze powstrzymany przez Łukasika, Sobota. Troszkę tutaj zgubił gdzieś rytm i wracają Polacy. Można teraz pozwolić sobie na nieco zmiany taktyki. Pozwolić pograć Rumunom, choć trzeba uważać pod polem karnym i spróbować skontratakować, kiedy zaangażują się w akcje ofensywne. Już ta piłka uderzana przez Pawła Pszołka była poza linią boczną, stąd Rumunii rozpoczynają od rzutu z autu, co już zresztą zrobili Nistor. Nistor ładnie przeszedł z wodem. Ma tam z lewej strony Vlada, do niego zagranie, ten w pole karne. Dobrze wybija Kuba Wawrzyniak, Wszołek, Wawrzyniak, Kaźmierczak. Uprzedził teraz Teodorczyka Geman. Powalczył o piłkę Stańciu. I teraz groźnie brawo dla naszego bramkarza. Była to pierwsza, no druga, bo jednej nie wykorzystali, kiedy zrobił Słowik swój błąd Rumunii. Sytuacja dla naszych rywali. Uderzał Aleksę, ale będzie rzut rożny. Jeszcze mamy około 9 minut pierwszej połowy. Z dobrą, skuteczną grą naszej reprezentacji. Łukasik, Sobota, Teodorczyk, który popracował tutaj z tyłu. Dostrzegli, że jest tam Szymon Pawłowski, zagrany na wolne pole. Szymon Pawłowski do końca, ale tutaj wracał wraz z nim Nistor, asekurując i bardzo czujny był, jeśli chodzi o grę na przedpolu, Silviu Lung. Blat. Nistor. Macel. Geman. Do Stańciu, ale poradzili sobie nasi i spokojnie rozpoczyna Jakub Słowik. Rywalizacja ze Skowronem. Ale jak mówiłem, 10 ligowych występów udanych. Stąd ta szansa. Wiadomo, że trzeba myśleć o przyszłości i dziś, wiedząc jak gra, na co go stać, obserwują go nie tylko w lidze, nie tylko w treningach, ale również przecież dostał swoją szansę z Skorupski gry w tym spotkaniu grudniowym z Macedonią. Zdecydowali Waldemar Fornalik i Andrzej Dawidzik o tym, żeby właśnie dać szansę Słowikowi. Wszołek, Wawrzyniak, Sobota, znowu zamiana miejsc z Pawłowskim. Dobre ofensywne wejście Kuby Wawrzyniaka już raz przyniosło nam efekt bramkowy. Wszołek. Sobotą. Będzie rzut wolny po takim delikatnym faulu Niagu. Pomocnik Rumunii, który po raz czwarty gra w swojej reprezentacji. Na co dzień w Oceliu to był mistrz Rumunii w sezonie 2010-2011. Tylko Nistor ustawił się tutaj, nie tworzą jakiegoś liczniejszego muru piłkarze Rumunii. Dośrodkowanie Pawłowskiego. Sobota, jest tam Wszołek, jest
Ach, był tam blisko tej całej sytuacji Przemek Kaźmierczak, ale nie udało się nic zrobić. Ta piłka skoczyła, ale mamy rzut rożny. Również w rozgrzewce nasi rezerwowi. Oczywiście mówiłem o tych dodatnich temperaturach. Cały czas jest dodatnia temperatura, ale pewnie Państwo słyszą te podmuchy porwistego wiatru w mikrofonie. Dość prowizoryczne stanowiska tutaj nam zafundowano. Kamery są usytuowane i pokazują obraz. To oczywiście trener naszej reprezentacji, Waldemar Fornalik, spokojny. Wiadomo, wszystko co ważne i pewnie duże, większe nerwy będą w marcu. Jakże arcyważnym spotkaniu z Ukrainą. Skoczył Teodorczyk, nie sięgnął. Teraz trzeba wracać, bo Rumuni próbują wyjść z szybkim atakiem. Już pędzi tutaj z przodu, czyhając na jakiś grunt Stańciu. Bardzo dobrze zastopował go Jakub Babczyk. No naprawdę, słowa uznania za grę dla biało-czerwonych. Ja wiem, że tak się gra, jak rywal pozwala, ale to my dzisiaj tutaj dyktujemy warunki, to my jesteśmy skuteczni, to my zagrażamy i nie pozwalamy rywalowi na zbyt wiele. Dwie sytuacje, które mieli Rumunii w porównaniu z pięcioma, sześcioma, z czterema wykorzystanymi przez Polakami. Co ważne, to jest, można podkreślić i trzeba na to zwrócić uwagę, że kiedy stwarzali często Polacy sytuacje, nie wykorzystywali ich, a w dzisiejszym meczu jesteśmy skuteczni, przypominam, po golach Szymona Pawłowskiego, od Teodorczyka i Łukasika prowadzimy z Rumunami w towarzyskim meczu reprezentacji opartej na składzie krajowym z naszej ekstraklasy 4-0. No teraz znowu niewypewnie Słowik, no i niestety po jego błędzie tracimy bramkę. No tak to jest, kiedy robi się prosty, powiedziałbym, szkolny błąd, to musi się to tak skończyć, jak się w tej chwili kończy. I Rumuni strzelają dla siebie bramkę, można powiedzieć, na razie honorową. Groza strzelcem bramki na 4-1. Tak jak mówiłem, to ten, który no już w meczu jeszcze raz. No. Zbyt krótkie, niedokładne wybicie Słowika. Powiedziałbym wprost podanie pod nogi Grozawa, bo zbyt daleko ustawiony był Jędrzejczyk. No ale Frycowe trzeba zapłacić. No tak to jest, kiedy się nie ma jeszcze doświadczenia, kiedy jest gdzieś ta na pewno debiutancka trema. Zdarzają się takie błędy. No ale temu służą towarzyskie mecze, żeby tego doświadczenia właśnie nabierać. Polacy. Groź poza boczną linię. Nie doszedł Szymon Pawłowski. I już rozpoczyna Vlad. Mamy dużo bogatszy repertuar zagrań. Więcej atakujemy skrzydłami. Choć podobne ustawienie też z jednym napastnikiem wysuniętym, z drugim takim trochę podwieszonym obu reprezentacji. No, teraz faulowany Jakub Wawrzyniak przez Niagu. I Hiszpan prowadzący Pedro Jesus Perez Montero pokazuje, że rozpoczynają biało-czerwoni, co już zresztą zrobili. Jędrzejczak do Celebana. No ważny to mecz dla każdego z tych zawodników, bo to jest takie przekonywanie, że warto stawiać, że warto powoływać. To też jest tak, że oni są zapleczem tej pierwszej reprezentacji, ale kiedy są na treningach z pierwszą reprezentacją, wiedzą, czego oczekuje Waldemar Fornalik. Podobne tutaj założenia taktyczne, które mają realizować. To bezpośrednie zaplecze musi tak grać jak pierwsza reprezentacja. 4-1, wynik, który był końcowym rezultatem w grudniowym spotkaniu z Macedonią. Tutaj na jeszcze kilkanaście sekund przed końcem pierwszej połowy. Broś, dobrze, daleko, ale nie przejmuje piłki. Udanie zagrywa stoper Geman. Wysoko przegrali Rumunii u siebie przed własną publicznością. 1-4 z Holendrami, ale wciąż są w grze, w swojej grupie ich najgroźniejsi rywale do tego drugiego miejsca, bo trudno raczej przewidywać, żeby poradzili sobie z Holendrami. To są Węgrzy i Turcy. Tymczasem ładna akcja ich prawą stroną. Znowu ten szybki Alexe Celeban. No, w takim połowicznie wygranym pojedynku. Wciąż Rumunii jest Nistor na lewą stronę. Tam Vlad przed polem karnym, ten, który strzelił bramkę. Groza, Grazów. On ponownie, Grazow, i będziemy mieli po odbiciu piłki
przez postrzale Grozowa, przez naszego obrońcę. Rzut rożny dla Rumunii. Rosły Alekse, ale też i tutaj wzrostowo nie ustępujemy Rumunom, Kadmierczak, a także Celeban. Tymczasem upomnienie dla Łukasika. No tutaj oczywiście nie było to zamierzone, ale walce o piłkę faulował oczywiście. Za chwileczkę koniec tej pierwszej połowy, nie było zbyt dużo przerw. Na pewno no z wyjątkiem tego błędu Słowika, to tutaj nie mieliśmy zastrzeżeń, nie moglibyśmy mieć zastrzeżeń do gry biało-czerwonych. Wysokie prowadzenie przez moment 4-0, proszę, jak ładnie teraz Słowik. Później niepotrzebnie utracona bramka, no ale zobaczymy, jak będzie to się to wyglądało w drugiej części. W obu zespołach będą reprezentacjach będą zmiany. No nie po to Waldemar Fornalik przywiózł tutaj aż 17 graczy, by nie dać szansy zmian. Również Rumunii, którzy no, chcą tych zmian dokonać więcej. Zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegało, wyglądało. To oczywiście będzie miało pewnie wpływ na jakość gry, bo nie będzie takiego elementu zgrania, który był w polskiej reprezentacji. 4-1 po pierwszej połowie. Oddaję głos do studia w Warszawie. Zapraszam na drugą połowę towarzyskiego meczu pomiędzy Polską i Rumunią, reprezentacji Ligi Polskiej i Rumuńskiej. Choć jak wiemy, w obu reprezentacjach są gracze, którzy mają staż w pierwszych drużynach narodowych. Choćby strzelec bramki w drużynie Rumunii Grozaw. Natomiast no, nie wspomnę o Wawrzyniaku, czy o Wszołku, czy o paru jeszcze innych zawodnikach. Spokojnie podąża na ławkę rezerwową Waldemar Fornalik. Do wejścia na boisko przygotowany jest Jodłowiec, a także dowołany w ostatniej chwili Kucharczyk, który zastąpił tutaj Jakuba Koseckiego, Jakub Wawrzyniak, które Rzeźniczaka, tym, którzy są kontuzjowani, a szczególnie Rzeźniczakowi szybkiego powrotu do zdrowia, bo tam uraz nieco dłuższy. A więc wracajcie panowie do gry, a tymczasem już przy bocznej linii nasza dwójka, no, doświadczony już ze sporym stażem reprezentacyjnym u różnych trenerów, Tomasz Jodłowiec, który dzisiaj z reprezentacją zagra po raz 27. Pamiętamy, że wszedł na kilka chwil w doliczonym czasie gry spotkaniu, które prowadził Leo Benhaker, polską reprezentację z Czechami, ładnym, udanym tym na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Natomiast Michał Kucharczyk po raz czwarty zagra w biało-czerwonych barwach, obaj już na boisku. Z tego co widzę, to dwójkę stoperów będą tworzyli właśnie teraz Celeban, bo z boiska wszedł Jędrzejczyk. Natomiast jeśli dobrze widzę, to nie ma chyba Pawła Wszołka i za niego jest Kucharczyk. To dokładne potwierdzenie zmian, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Oby nie zmieniała stylu, oby grała równie skutecznie jak w tej pierwszej części spotkania. A więc Łukasik, chyba najładniejsza bramka, chociaż trudno powiedzieć, bo te gole Teodorczyka czy Szymona Pawłowskiego były równie efektowne. Kuba Wawrzyniak szukał tam Pawłowskiego, ale przejęli Rumuni. Powalczyli Polacy o odzyskanie, a w zasadzie walczą w dalszym ciągu. Było to dwójka stoperów Rumunii między sobą. Pojawił się również, są już zmiany w reprezentacji Rumunii. Za chwileczkę o nich będę miał okazję powiedzenia. Tymczasem lewy obrońca drużyny rumuńskiej Vlad wszedł na boisko z numerem 20 w reprezentacji Rumunii Maxim. To jest zawodnik, który podpisał no dosłownie w trakcie zgrupowania przed tym meczem kontrakt z VfB Stuttgart. Pojechał na badania, szybkie porozumienie i jest już graczem Stuttgartu. Z tego czasu jako młody chłopak zaczynał w Espanolu. Debiutował ze Szwajcarią. Grał w klubie Tandoori. Mówię grał, bo zmienił barwy klubowe. Mamy również zmianę w bramce. Pojawił się w miejsce Lunga z numerem 23 Belgre Dan. Sporo tych zmian, które nie były tutaj oczywiście wyświetlane. Tymczasem Rumunii jest na pewno w ataku ten, którego widzieliśmy w pierwszej
połowie, a więc jest Alekse. A tymczasem Rumuni rozpoczną od rzutu wolnego, rzutu rożnego. 6 zmian w reprezentacji Rumunii. Pierwsza to zmiana bramkarza, opuścił boisko Lung. Może za chwilę, bo teraz wygodna sytuacja dla reprezentacji Rumunii. Wybicie przez Jodłowca, walczy o piłkę Redut. Też pojawił się na początku drugiej połowy w drużynie Rumunii. Opuścili boisko, jak wspominałem, Lung. Opuścił również boisko Geman. Zszedł strzelec bramki Grozaw. Nie ma na boisku tego, który grał w pierwszej połowie, Niagu. Opuścił boisko Stanciu, a także nie ma na boisku grającego w pierwszej połowie z numerem 17 Macela, obrońcy. W ich miejsce odpowiednio mamy z numerem 4 Lukina, z numerem 8 gra w reprezentacji Rumunii Mateju, z numerem 10 Redut, z numerem 12 Basbuki, z numerem 15 Budescu i z numerem 20 Maksim. Ale rozpoczynają Polacy od rzutu wolnego. Dwie zmiany w polskiej drużynie, 6 w zespole Rumunii. Trochę ucierpiał tutaj w tym starciu Teodorczyk. Teraz będzie przerwana akcja. Faulowany był Szymon Pawłowski. Na razie na dwie zmiany zdecydował się Waldemar Fornalik. Okazja Wawrzyniak. Napiskany tam, zagrał przed pole karne. Trzeba uważać. Broś bardzo dobrze, ale poradzili sobie Rumunii, a konkretnie ten, który pozostał na boisku, Alekse. Nie było faulu. Alekse do środka, do Budescu. Ten na prawą stronę do Kitu. W środku Maksim, a także Alekse. Wolno konstruują swój atak pozycyjny zawodnicy Rumunii. Zgranie przez Maksima przed pole karne. To już jest Redut. Dobre wejście i wyjaśnienie sytuacji przez Jodłowca. Pawłowski. Czeka tutaj Teodorczyk, żeby nie spalić. Czekał również Kucharczyk, a tymczasem przejął Maksim. Teraz szansa dla drużyny Rumunii. On właśnie przy piłce. Obok jest Jodłowiec. Dobrze tam, czysto wypychany. Broś obok, nie pozwolili na dośrodkowanie rumuńskiemu pomocnikowi. Broś i będzie rzut wolny dla Polaków. Wiemy o tym, że dwa rumuńskie kluby odpadły z rozgrywek w Champions League, ale proszę zwrócić pod uwagę, że jednak w spotkaniach grupowych miały swój udział. Teraz będą walczyły w Lidze Europy w 1-16, zarówno Stiała, jak i Klusz. Tylko jeden zawodnik z Kluszy został zwolniony na to zgrupowanie. Nikt ze Stiały. Rywale wyborni, bo Ajax, który odpadł w rywalizacji grupowej, ale poradził sobie z awansem w takiej grupie, gdzie no, udało się wyprzedzić Manchester City. I Rumunii. Teraz w roli kapitana grający z numerem 4 Lukin. Oczywiście Kurs grał tylko w Lidze Mistrzów, Stiała od początku w Lidze Europy. No i teraz bardzo dobra interwencja Brozia, kiedy szarżował tam Maksim. Być może dostanie szansę drugi z widzewiaków.
młody 17-letni Mariusz Stępiński, brązowy medalista naszej reprezentacji do lat 17, który na początku był wprowadzany przez trenera Widzewa w takich końcówkach, w wyliczonych czasach, ale już w rundzie jesiennej strzelił 3 bramki, 2 dającej remisy drużynie Widzewa i 1 zwycięską. Tymczasem zdecydowane wejście piłkarza rumuńskiego, a konkretnie był to redut Rumunii. Vlad do środka, do Mateju. Vlad. I prawą stroną teraz prowadzący akcję Rumunii dogrywał, choć niecelnie, Budescu. Szansa dla Polaków. Organizujemy się środkiem boiska. Rozejrzał się Kaźmierczak. Kucharczyk jednak nie wybrał jego. Akcja między innymi tutaj z Pawłowskim. Był również Sobota, ale za późno się Broś włączył do tej całej akcji, byśmy mieli jakieś zagrożenie pod bramką zastępującego Lunga, grającego z numerem 23 Belgradeanu. Z Dynama Bukareszt jest bramkarz, który gra po raz drugi w reprezentacji Rumunii. No, ta reprezentacja w dużej mierze oparta na zawodnikach młodych, 21-23-letnich. To podobnie jak w naszym przypadku, takie bezpośrednie zaplecze pierwszej reprezentacji. I będzie jeszcze jedna zmiana w polskiej reprezentacji. Pojawi się Tomasz Kupisz, podobnie jak w spotkaniu z Macedonią. Boisko opuszcza strzelec pierwszej bramki, bardzo dobrze grający w dzisiejszym meczu, Szymon Pawłowski. No, mówi, pora na to, żeby jakoś mocniej zaznaczyć swój udział nie tylko w takich towarzyskich meczach, ale w grze w pierwszej drużynie narodowej. Myślę, że jest coraz bliższy tego. No, 6 graczy stąd zabierze Waldemar Fornalik. I myślę, że Szymon Pawłowski może być jednym z tych. Przypominam o wyborze najlepszego państwa zdaniem piłkarza, jeśli chodzi o polską reprezentację w tym meczu. Bolesne zderzenie z naszym zawodnikiem rumuńskiego piłkarza, ale miejmy nadzieję, że nic złego nie przydarzyło się grającemu z numerem 2. A gra z nim Nika. No, wszystko w porządku, ale musimy uważać. Od rzutu wolnego Rumunii w wolnym tempie prowadzona ta druga część spotkania. Mówiłem, że nie zawsze taka duża liczba zmian przynosi powodzenie w grze drużyny. Wtedy jeszcze bardziej widać mniej zrozumienia. Od rzutu wolnego za chwilę po faulu Brodzia Rumunii. Podnosi się z boiska Grigore. I kolejna szansa ze stałego fragmentu gry dla naszych rywali. Dośrodkowanie w pole karne. Dobrze wyczuł te wszystkie zamiary Jodłowiec. Celeban. Dobrze wrócili nasi, konkretnie wsparł tutaj naszą akcję Kucharczyk, ale nie potrafimy już od dłuższego czasu zainicjować takich składnych ataków jak w pierwszej części spotkania. Maksim. Na wolne pole do Matei. Ten jednak po dotknięciu piłki przez Polaka pozwolił jej opuścić boisko i kolejny rzut rożny dla reprezentacji Rumunii. No, wyraźnie nasi czekają teraz z rozpoczęciem akcji po jakimś przechwycie piłki. Pozwalamy grać częściej. Są przy tej piłce nasi przeciwnicy. Oddalenie gry przez Kucharczyka, ale wciąż utrzymują się przy piłce Rumunii. Nika. On teraz próbuje rozpocząć akcję. No, to nie był strzał, który mógłby w jakiś sposób zagrozić Jakubowi Słowikowi. Na debiutancka trema
widać to było w tej pierwszej części spotkania młodego 21-letniego piłkarza Jagiellonii. Sporo szczęścia przy tej pierwszej niewykorzystanej sytuacji przez Rumunów, no ale zabrakło go przy błędzie, przy praktycznie rzecz biorąc wyłożeniu piłki do Grazawa. Zamyśle miało być do Jędrzejczyka. No i teraz zobaczmy, ruszył szybko Aleksę. Obok Jodłowiec, na niezbyt wiele pozwala, czysto grając. Utrzymują się jednak Rumunii. Przed pole karne, to jest Redut. Akcja tym razem prawą stroną. Próba przechwycenia przez Kupisza, ale bez powodzenia, choć teraz ładnie włączył się w tę akcję Kupisz. Indywidualna akcja, musi potykać na partnerów. Teodorczyk tam podąża, no ale poradził sobie z nim rumuński obrońca i Teodorczyk wraz z Sobotą zbliżyli się do pola karnego, już tę piłkę straciliśmy. No widać, że nie tylko naszej drużyny, ale także i zespołu Rumunii, no już mniejszą dokładność, mniejsze zrozumienie, choć jeśli chodzi o Polaków, to przecież mamy tutaj kilku tych, którzy nie tak dawno grali z sobą razem w grudniu przeciwko Macedonii. I kolejna okazja dla Rumunów ze stałego fragmentu gry, z rzutu wolnego. Jest tam Budescu, już zaczęli Rumunii. W środku jest Mateju, Vlad. Z lewej strony czekający i doczekał się na piłkę Maksim. Ale do Teodorczyka zamiast do swoich partnerów. Teodorczyk z kolei już dokładnie. Choć powalczyli Rumunii o piłkę, stracił ją Łukasik. Odzyskał dla nich Mateju. I będzie teraz okazja. Mateju, jest tutaj Vlad. Przed pole karne Maksim. Ale widać te niedokładności wynikające, no, nie zawsze ze zrozumienia intencji partnera. Spalony i odrzutu wolnego Polacy. Wciąż 4-1 dla nas, 60. minuta spotkania. Słabsze te minuty drugiej połowy niż pierwszej. Gra toczona w zdecydowanie wolniejszym tempie. Sporo niedokładności. Przypomnę, 15. minuta Pawłowski, potem były to minuty 24 i 27. Teodorczyka, dwie jego debiutanckie bramki, wreszcie 33. Łukasika i 41. Grazaw strzelił bramkę dla naszych przeciwników po takim prezencie. Grozaw po takim prezencie Słowika. W roli kapitana Lukin w tej drugiej połowie, do niego właśnie zagranie, atakują go tam zarówno Kupisz, jak i Teodorczyk. Teraz nieco przenieśliśmy grę, skróciliśmy to pole gry. Odeszli nasi obrońcy bardziej od pola karnego. I atakujemy już rywala na jego połowie. A więc więcej trudności z tym, żeby przedostać się na naszą część spotkania. Zaangażowali się bardziej w grę defensywną. Takie dokładniejsze krycie Polacy. Dobra, udana akcja Celebana. Z pierwszej piłki Kucharczyk. Kaźmierczak, Łukasik. Nie było co chaotycznie rozgrywać tej akcji. Jodłowiec, Łukasik, Jodłowiec jako ostatni Celeban. Daleko włączył się w akcję ofensywną, chociaż asekurował go tam z lewej strony Kaźmierczak, Wawrzyniak. Piłka do Kaźmierczaka, teraz do Wawrzyniaka. Ten ma trochę miejsca, swobody. Pokazuje się Kupisz, pokazuje się również Kucharczyk, klubowy partner Kupisz, ale z jakimś zaangażowaniem ruszył do tej piłki Lukin. I od rzutu wolnego rozpoczną Rumunii. Zbyt wysoko uniesiona noga naszego reprezentanta. Niebezpieczne zagranie. I rozpoczyna bramkarz. Ten, który szedł po przerwie. Belgre Dean. Gwizdek sędziego. Ucierpiał tutaj w tym starciu z Maksimem Broś. Rusza lekarz naszej kadry, ale miejmy nadzieję, że nie będzie potrzeba jego interwencji. Mogło to być bolesne, ale miejmy nadzieję, że nic groźnego Broziowi się nie przydarzyło. No, jego klubowi koledzy awansowali do finału Copa del Sol, w którym dziś grają z zespołem Szachtara Donieck, rywala Champions League Borussii Dortmund. W tym pierwszym meczu z Molde, kiedy rozpoczęli
swoje sparingi tutaj w Hiszpanii. Piłkarze Widzewa, bramkę w wygranym meczu między innymi dla nich strzelił Mariusz Stępiński. Mówi, że był zadowolony, najmłodszy w naszej reprezentacji, bo Moldę prowadzi Solskjaer, była gwiazda reprezentacji, a także klubowa gwiazda Manchester United. Rumun prawą stroną z wykorzystaniem szybkości tego, do którego teraz była adresowana piłka, ale też znakomicie Jodłowiec poradził sobie w kryciu, tutaj w przejęciu piłki, którą zabrał Aleksa. Polacy czeka, dobrze ustawiony Kucharczyk, tymczasem Teodorczyk do Wawrzyniaka, od rzutu z autu rozpoczną Polacy. Kolejne zmiany będą za moment w reprezentacji Rumunii. No, troszkę to się ma nijak do spotkania oficjalnego, kiedy maksymalnie dopuszcza się 6 zmian. Ja wiem, że ten taki ukłon w stronę gości był ze strony trenera Fornalika, no ale tutaj już mamy 7, to będzie 8 zmiana w reprezentacji Rumunii. Czeka Alibec z numerem 22. Polacy, Jodłowiec. Jest Kaźmierczak. Ruszył Kupisz. Dobrze pokazał się. Choć tam powalczył z nim. Troszkę odskoczyła ta piłka przy przyjęciu, jak widzieliśmy udanie Nika. Jakub Babrzyniak nie pozwala na rozpoczęcie przez Rumunów. Włączył się to wszystko Teodorczyk, ale Rumuni rozpoczną od rzutu z autu. Teraz jest przerwa w grze, będzie więc kolejna zmiana. Boisko opuści Aleksę, a w jego miejsce pojawia się z numerem 22 Alibek. Debiutant z Vitorulu, który jest graczem wypożyczonym z Interu. Swego czasu został kupiony przez ten klub, nie znajdował tam miejsca w podstawowym składzie. A więc wypożyczenie i powrót do Rumunii. Był też w Mechelen wcześniej, w Belgii. Dziś już teraz sięga się po młodych ludzi, w młodym wieku, bądź sami wybierają taką drogę, żeby przejść gdzieś przez to zespoły młodsze, by znaleźć się w pierwszej drużynie. W jego przypadku akurat był to transfer też w młodym wieku, no ale wrócił do swojej ojczyzny. Z nadzieją na to, że jednak może kiedyś będzie gwiazdą Interu. Tymczasem rzut wolny i okazja dla Polaków. Obecność Pawłowskiego. Łukasik będzie tym, który będzie dogrywał w pole karne. Rasi, Rośli, Jodłowiec, Celeban. Dobre wyjście bramkarza. Dobre uderzenie, widząc, że ma pustą bramkę Soboty, ale troszkę zabrakło szczęścia, aby podwyższyć na 5-1. Brawa dla Soboty za dzisiejszy mecz. Myślę, że coraz większy pożytek będzie czy z Pawłowskiego, czy z Sobotnie w pierwszej reprezentacji, ale już gotowy zmiennik Łukasika, choć czasami pojawiają się obaj, czyli Furman, klubowy partner też z Akademii, Teodorczyk ruszył prawą stroną, Kucharczyk do niego zagranie, w środku jest Sobota, dwójkowa akcja polskiej drużyny, jest tam również Kupisz. Kucharczyk, wciąż Polacy w pole karne, Teodorczyk powalczył, ale radzą sobie Rumuni, choć staramy się jednak przeszkodzić. Łukasik nie pozwala na rozpoczęcie akcji przez Mateju. Udało się jednak Rumunom. Wawrzyniak przerwał na moment. Już ten, który pojawił się na boisku w walce z dobrze blokującym Jodłowcem, a mianowicie Alibek. Złowik, Celeban, Kaźmierczak. Do czasu przygoda w Portugalii, poszedł do Porto, nie udało się przejść tam do podstawowego składu. W związku z tym musiał Kaźmierczak zadowolić się grą, czy to derby, czy to jest Baviście. Będzie rzut wolny dla Rumunów, a do wejścia gotowy już jest Furman. Widzieliśmy go w spotkaniu tym, które transmitowaliśmy również z Turcji, z Macedonią. Boisko opuści klubowy partner, a więc Łukasik i w jego miejsce
Po raz drugi w reprezentacji Furman debiutował, jak wspomniałem, z Macedonią w drugim, no, w rundzie jesiennej. 15 meczów, 2 bramki. Od 6 lat w tym klubie, do którego przyszedł w wieku 14 lat z Szydłowca. Maxim. Redut do środka, to już jest Mateju. Na prawą stronę, tutaj jest dobrze ustawiony Pentel. I przechwyt Kupisza. I jest Teodorczyk, ale nie zrozumieli się tutaj w tej dwójkowej akcji. Natomiast Lukin rozpoczął akcję Rumunów. W środku czeka na wyśrodkowanie Alibek. Tymczasem prawą stroną Rumunii nie pozwala dośrodkować Wawrzyniak. Już przy piłce jest Budescu. Budescu w pole karne, ale gdy partnerzy byli blisko bramki, zagrał na lewą stronę. Tutaj nie było zamknięcia akcji ze strony Rumunów i rozpoczyna akcję, szybko przemieszczając się Kucharczyk. To już jest Sobota. Ma Furmana. Właśnie jego wybrał. Postanowili Polacy nieco uporządkować grę. Pograć nieco więcej piłką, zmusić rywala do biegania, być bardziej dokładni w swoich akcjach. Celeban. Ważna próba dla tego zawodnika. Wawrzyniak. Sobota. Kaźmierczak. Z prawej strony Broś. Przed dość ofensywnie Teodorczyk do Kucharczyka. Kucharczyk bierze Brozia. Ładne dogranie do Brozia. Będzie okazja do dośrodkowania. Broś w pole karne. Zamykał tamtą akcję z lewej strony Kupisz, ale nie wiem, czy do tego głębokiego dośrodkowania udało się wprawdzie dojść, ale piłka już opuściła boisko i rozpocznie od bramki Belgradem Da. Po raz drugi w reprezentacji debiutował przed 2 laty w spotkaniu z Grecją. No, szuka tutaj prowadzący reprezentację, jak mówiłem, po raz trzeci Picurka zmienników do pierwszej drużyny. Podobnie jak i Waldemar Holman. Rumun prawą stroną. Jest tam w środku dobrze ustawiony Budescu. Zagranie jednak do Maxima. Maxim na wolne pole. No teraz będzie okazja. Maxim ponownie on. No i tym razem Słowik bardzo ładnie. No niejako częściowo rehabilituje się za ten błąd z pierwszej połowy. No nie na darmo spieszyli się Niemcy z tym transferem Maxima. Sporo potrafi ten chłopak, co przed momentem można było dostrzec. Teodorczyk zwolnił, pozostawiając akcję obrońcom. Broś, Kaźmierczak, Jodłowiec, Celeban. Za nami już 70 minut tego spotkania, słabszej drugiej połowy, no choćby bez bramek. Ale też, jak mówiłem, wynika to z faktu, że no, przywieźli tutaj trenerzy zawodników. Chcą dać im szansę pogrania, stąd zmiany dość tak duże, liczebnie, jeśli chodzi o reprezentację Rumunii. W naszej pojawił się Jodłowiec, pojawił się Kucharczyk, pojawił się Furman. Właśnie Jodłowiec przy piłce. Sobota. Kaźmierczak, Jodłowiec. I Kaźmierczak, i Jodłowiec już z tym stażem reprezentacyjnym. No i zaczyna Rumunia, konkretnie Mateju. Właśnie do Alipeka, którym walczy tutaj ten, który zna go dobrze, jeśli chodzi o ligę rumuńską, Celeban, i rozpoczyna po dobrym blokowaniu przez Celebana Słowik. Ciekaw jestem, kto Państwa zdaniem jest naszym najlepszym piłkarzem, czego nie będę tutaj sugerował. Wybór należy do Państwa. Pod koniec meczu oczywiście Państwa wybór zaprezentujemy. Natomiast no, ważne są wybory Waldemara Fornalika, te jeśli chodzi o wybór 6 graczy, których zabierze do Irlandii. Myślę, że na pewno będzie tutaj Jakub Wawrzyniak jednym z tych, ale też
Ciekawe, czy na przykład będzie to szansa dla Celebana, kogoś z drugiej linii, pewnie Sobotę, pewnie Pawłowskiego, no ale jak oceni występ, czy też Łukasika, czy Furmana. Tymczasem Kupisz daleko wypuścił, Kupisz, dobra akcja Polaków, Kupisz, będzie okazja, ależ troszkę za tak niedokładnie grał do Kucharczyka, żeby mógł nieco większy zrobić z tego pożytek reprezentant naszego kraju i na co dzień zawodnik Legii. Już zaczęli szybko Polacy, Furman w pole karne, ale próbował tutaj zaskoczyć bramkarza Belgradanu, ale nic z tego nie wyszło. Chociaż teraz ma skłonności do takiego wyjścia przed bramkę. Zmaga się doping niewielkiej grupy kibiców, ale jak mówiłem, warte jest podkreślenia wybranie się na ten mecz z Polski do tutaj Hiszpanii, żeby później przemieścić się do Irlandii. Tam już tych kibiców będzie zdecydowanie więcej. Pamiętamy to wygrane spotkanie przez Polaków pod wodzą Leo Benhakera. No i w połowie wypełniony stadion przez kibiców biało-czerwonych. A tymczasem Rumunii. Taka troszkę bezładna gra, ale powody są dwa. No przede wszystkim ci, którzy wchodzą, grają z sobą w większości po raz pierwszy w reprezentacji. Inaczej wyglądała ta gra w pierwszej połowie, jeśli chodzi o dokładność, szczególnie jeśli chodzi o grę naszej drużyny, choć tutaj nie popełniamy błędów, raz dopuścimy po raz do groźnej sytuacji. Maksim uderzał, ale skutecznie bronił Słowik. Kuba Wawrzyniak. Kaźmierczak. Nie doszedł Kupisz. Rumunii rozpoczyna akcję Mateju. Pokazuje się Budescu. Ale też z dobrej strony Jodłowiec, który skutecznie zablokował teraz, by piłka nie doszła do napastników. Wrócił Teodorczyk, jest Kucharczyk, pojawia się Broś po prawej stronie, budujemy tę akcję właśnie tą stroną, Broś, no będzie gwizdek, faulował Maksim, Polacy odrzut wolny. Jeszcze kwadrans do końca pierwszego występu obu reprezentacji w tym roku. My przygotowujemy się do meczu z Ukrainą, bo oczywiście tym kolejnym spotkaniem będzie San Marino. Na niego, znaczy na tego dwa nie trzeba, nie tyle może uważać, nie wolno go zlekceważyć. Natomiast no, kluczowym dla nas spotkaniem będzie ten mecz z Ukrainą. No i myślę, że odpowiedzią dla pierwszej reprezentacji będzie ten, myślę, dobre wejście Celebana, przerwanie akcji. Sprawdzian, który czeka drużynę szóstego z Irlandii. Choć ten Trapattoni na to spotkanie powołał w dużej części też zawodników perspektywicznych, młodych. Nie ma Robiego Kina między innymi. Irlandczycy przegrali zresztą wysoko u siebie z zespołem Niemiec. Ale mają fenomenalną publiczność wspierającą ich bez względu na wyniki. Jodłowiec spokojnie w wyjątkowej akcji z Celebanem. Teraz nieco bardziej ruchliwi nasi reprezentanci. Jest wybór, jest do kogo dograć. Jest ustawiona nasza drużyna dość ofensywnie, szeroko. Pojawił się tutaj Brożek. Do niego ta piłka, utrzymał ją w boisku. Brożek, będzie okazja na dośrodkowanie. Brożek już w polu karnym. I kończy się to przerwaniem akcji i rzutem rożnym dla Polaków. Ale dobra akcja Brozia, który pokazał się, powalczył, poszedł do końca z piłką. Dośrodkowywać za chwileczkę będą Polacy. Już jest ustawiony z piłką w narożniku tutaj Dominik Furman. Wysoko w pole karne, ale pewnie, mimo tutaj, że w górę poszedł i Jodłowiec, tutaj nasi muszą asekurować, a także Teodorczyk. No to dość chaotycznie zrobił to Rumunii.
kupić. Swego czasu wybrał taką drogę poprzez Anglię, żeby szkolić swoje piłkarskie umiejętności. Czas nie dostawał szansy. Nie zdecydował się na powrót z Wigan, gdzie długi czas był takim graczem grającym w rezerwach. Przenosimy do Jagiellonii. W kręgu zainteresowań i poprzedniego selekcjonera, i również tego. No i teraz Max. Radził sobie konkretnie Teodorczyk, ale niedokładne zagranie Furmana. Już Rumunii rozpoczyna redut. Polacy, może teraz się powiedzie. Teodorczyk ładnie wybrał tutaj Kucharczyka. Celeban teraz w roli środkowego napastnika. Ach, nie zrozumieli się teraz z Sobotą. Kucharczyk i ta akcja no, skończyła się niczym, jeśli chodzi o polską drużynę, ale trzeba wracać, powalczyć do końca. Mamy 78 minutę, dobre wejście Rumunów w Budescu i też kolejne brawa za walkę do końca, za pójście za zawodnikiem Rumunii dla Brozia. Kolejny raz Rumunii, tym razem Celeban. Ostrożnie, by nie faulować. Rumunii przed pole karne. Jest tutaj Budescu. To już jest redut. I oni rozgrywają wolno swój atak pozycyjny. Mamy dobrze ustawionego z lewej strony Maksima. To do niego miało być dośrodkowanie przecięte przez Brozia i będą Rumunii mieli kolejny rzut rożny. Jeszcze raz akcja Rumunów i spokojnie. Jeszcze raz Rumunii. Ponownie ten, który przed momentem wekstrywiał piłkę za linię końcową, czyli Broś. Budescu. No i teraz będzie rzut wolny dla Polaków, ale uderzył rumuński obrońca, bo to on wystąpił tutaj w roli napastnika w poprzeczkę. A strzelał numer 21 Grigorem. No i powoli dobiega końca to spotkanie. To jeszcze raz ta sytuacja i okazja dla Rumunów, chociaż i tak najpierw padła bramka, nie zostałaby uznana. Wciąż 4-1. No i pełniący funkcję kapitana Lukin. To już redut Lukin. Ten, który przed momentem strzelał, a mianowicie Grigore. Ciekaw jestem, czy Waldemar Fornalek zdecyduje się na jeszcze kolejne zmiany. Rozgrzewa się tam Mariusz Stępiński. Przyzwyczajony do tego, że na początku w klubie, co teraz przerabia w reprezentacji, raczej daje się mu niewiele czasu do gry, spalony. No ale może za moment pojawi się na boisku. Celeban. Jodłowiec. Słowik. Jodłowiec. Pokazują się tutaj Kucharczyk, Teodorczyk. Wybrał jednak grę bez ryzyka do Słowika. Jodłowiec, jest Celeban. Słowik jednak do Brozia. Ale to nie było dobre zagranie. Od rzutu z autu rozpoczynają Rumunii. No, starają się tutaj Rumunii. Dostali swoje szanse gracze, którzy weszli po przerwie.
nie tylko po to, żeby pokazać się trenerowi Rumunii, a jest nim Wiktor Picurka, ale również by nieco tutaj zmniejszyć rozmiary porażki Maksim, szczególnie widoczny w tej drugiej części spotkania. Zarcie walczący z polskimi obrońcami. Jedyne co udało mu się wywalczyć to wznowienie gry od rzutu z autu. Zauważać Budescu. I okazja teraz do kontrataku. Będzie rzut wolny. Przerwali szybko Rumunii akcję Kupisza. A konkretnie ten, który stracił Budescu. Około 8 minut do zakończenia, a nawet już mniej tego spotkania. No i jest ten, o którym wspominałem. Będzie miał swój debiut. Brązowy medalista Mistrzostw Europy do lat 17. Zawodnik kadry do lat 19. Dziś w pierwszej reprezentacji gracz Widzewa Mariusz Stępiński. Czeka przy bocznej linii. Boisko opuszcza Sobota, a w jego miejsce do gry wchodzi Mariusz Stępiński. Młodzian utalentowany, który debiutuje w narodowej reprezentacji. Co ważne podkreślenia, to jest to, że z konsekwencją, tak jak pierwszy zespół, tak z drugim, z jednym napastnikiem z przodu, tak jak Lewandowski, a za nim Obraniak, tak tutaj pewnie Teodorczyk przeniesie się do drugiej linii, a Stępiński w swoim pierwszym główkowym wygranym pojedynku, no ale tak połowicznie, bo piłka jest po stronie Rumunów, a konkretnie rozpoczyna akcję bramkarz dalekim wybiciem. Celeban spokojnie przepuszcza, asekurując, by nie doszedł do piłki Alibek i rozpoczął Słowik. Jodłowiec. Coraz częściej i coraz większe zainteresowanie tą reprezentacją, może za chwileczkę tylko Stępiński w swojej pierwszej akcji powstrzymany jednak przez stopera reprezentacji Rumunii. Pierwsze kilku graczy odeszło z tych swoich klubów po tym sukcesie ekipy trenera Rowny. Stępiński oczywiście pozostał, ale zaczął dostawać swoją szansę coraz częściej w podstawowym składzie. Mówiłem o tym, że zagrał w jesiennej rundzie w 14 meczach Widzewa. Wspominałem o tym, że zdobył 3 bramki. Najpierw te dwie pierwsze to były bramki, które dawały wyrównanie, ale potem przyszedł gol, który dał zwycięstwo drużynie Widzewa. Rumun. Prawą stroną Nika. Uważna gra Celebana. Ważne, że dał szansę Celebanowi, że dostrzega. Waldemar Fornalik, tak jak mówiłem, trzeba szukać graczy do środka, stoperów. Nie gra Wasilewski, trzeba mieć zawsze jakąś możliwość alternatywy zmiany. Być może z Irlandią będzie chciał spróbować Komorowskiego, którego przecież powołał Waldemar Fornalik. Rumunii na 4 minuty przed końcem. Myślę, że specjalnie tutaj nie będzie przedłużał prowadzący to spotkanie ten Rusy Jesus Perez Montero tego meczu. I jeszcze Rumunia, konkretnie już zagranie na prawą stronę od Mateju. I dobrze nasi przechwycili tę piłkę. Kaźmierczak. Wrócił Kucharczyk, który inicjuje tę akcję. No, minimalny spalony Stępińskiego. Z
49% głosów zdaniem Państwa graczem meczu w polskiej ekipie został Łukasz Teodorczyk, strzelec dwóch bramek z tych czterech dla naszej reprezentacji. Na drugim miejscu Szymon Pawłowski, 16% Państwa głosów. Poczekajmy z tym trzecim miejscem, bo może będziemy mieli piątą bramkę. Na trzecim miejscu Damian Łukasik. Zdaniem Państwa 9%, no a tymczasem Broś jest spokojnie ustawiony, patrzący na akcję Wawrzyniak, ale z tym pińskiem odebrali Rumunii piłkę. Trzeba będzie teraz wracać. Już 3 minuty niespełna do końca. Dobrze, po raz kolejny celował. Myślę, że może być zadowolony z jego gry Waldemar Fornalik, ale także z występu paru innych zawodników, nie tylko strzelców bramek. Przecież bardzo dobrze prezentował się w grze Sobota, który już dodawał szansę gry w pierwszej reprezentacji. Waldemar Fornalik, na pewno Pawłowski. Myślę, że no, pokazał się z jak najlepszej strony w tej pierwszej części gry. Łukasik, teraz Furman. No, będzie problem z wyborem tych sześciu. A przypominam, że Eugen Polański za kartki nie wystąpił w spotkaniu z Ukrainą. Też Broś walczący jest już jakąś alternatywą na prawą stronę, która jest oczywiście absolutnie zarezerwowana dla Łukasza Piszka, szczególnie w takiej formie, bo wyborna jest nasza trójka z Borussii Dortmund. Benisza, który po tych wszystkich perturbacjach zdrowotnych znowu wraca, więc rywalizacja odżyje Jakuba Wawrzyniaka z Beniszem. Teraz gdyby dokładniej grał to Teodorczyk do Stępińskiego, mielibyśmy zagrożenie pod bramką rumuńską. No, walczą Polacy. Mało czasu Stępiński dostał na pokazanie się, ale przyjdą kolejne mecze na to, żeby nieco więcej zagrał. Będzie też sposobność grania w reprezentacji do lat 19. Po raz kolejny bardzo udany jodłowiec Wawrzyniak pewnie. Nasi nie dopuścili tutaj, no jedną sytuację mieli Rumunii, taką bramkową, ale bardzo dobrze spisał się z kolei Jakub Słowik. No na pewno zjarba go troszkę trema w pierwszej połowie, te dwa błędy, jeden wykorzystany przez Rumunów, ale przy bezpiecznym wtedy prowadzeniu 4-0 gdzieś trzeba zbierać doświadczenie i uczyć się w takich meczach. A mimo, że przecież tutaj no, takich perspektywicznych, zdolnych i młodych, chociaż też i paru doświadczonych, Wiktor Picurka, no to udaje nam się i myślę, że tutaj już nam tego nie odbierze, wreszcie troszkę poprawić tę całą statystykę, jakże niedogodną dla rywala, z którym najczęściej wygrywaliśmy, bo jak wspominałem, ale może poczekajmy, jak zakończył Rumunii, że ten rozmów zakończył za chwileczkę akcję. W tych spotkaniach, z którymi graliśmy z Rumunami 34 mecze, to tylko 4 zwycięstwa, jest szansa na piąte. Jak wspominałem, dawno temu wygraliśmy ostatnie spotkanie, bo w 89 roku, choć ostatnio wygraliśmy w 89, ale to było spotkanie przegrane 0-1. No i Maksim rozpoczną grę Polacy. A już nie rozpocznę. Koniec meczu, a więc 4-1. Jak w grudniu z Macedonią, z tym, że tam po 90 minutach, tutaj też po 90, ale bramki strzelane były z pierwszej połowy. No na pewno pewnie jakieś drobne mankamenty w grze naszej drużyny, ale myślę, że z tego występu możemy być zadowoleni, że z tej mąki, mówiąc umownie i żartobliwie, może być chleb, że są tutaj tacy wartościowi zawodnicy, w których warto inwestować, perspektywiczni, że ten wybór jest właściwy, że myślę jeszcze, żeby pojechać do Salamona i go zobaczyć w grze Waldemar Fornalik. A więc ucieszmy się z tego, że zaczynamy od zwycięstwa 4-1, a jak gra pierwsza reprezentacja, zapraszam do programu pierwszego 6 lutego na mecz Polska-Irlandia, a strzelcami bramek w dzisiejszym meczu był Pawłowski, dwukrotnie Teodorczyk i Łukasik, jeśli chodzi o naszą reprezentację, i Grozaw, jeśli chodzi o reprezentację Rumunii. Popatrzmy jeszcze, jak padały bramki w tym spotkaniu. To jest ta pierwsza Szymona Pawłowskiego. Za moment zobaczymy dwie bramki zdobyte przez Teodorczyka, a na pewno no, widowiskowa
skuteczna i bardzo dobra gra w pierwszej połowie, rozważna powiedziałbym w drugiej. To tutaj z kolei druga bramka Teodorczyka, drugie Szymona Pawłowskiego, zresztą gol Brazyliana Łukasika. To jest ta bramka, która dała nam prowadzenie na 4-1. Wszystkich zaskoczył Łukasik. No i gol dla rywali strzelony przez Grozawa po błędzie naszego bramkarza. To tyle. Dziękuję. Do usłyszenia w pojedynku Polska-Irlandia 6.